Siemaneczko, jestem Młody, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Zlecimy na rekord, jak widzicie, kończę jakby... No tak, no jestem na wykończeniu mojej wyprawy po kamień. O, właśnie w tym momencie skończyliśmy tą wyprawę, jak się skończył... skończył się kilof, skończyła się wyprawa. Dość udana, powiem. Patrzcie, właśnie o tego tutaj Chesterka sobie znalazłem, bo zwiedziłem o tutaj tą część mapy. No tak się zapędziłem, po prostu przyszedłem po kamień, to mówię, a przejdę się, zobaczę co tu jest. No i znalazłem Chestera. No i jak widzicie, no nic poza tym. Na tej mapie to mnie tylko straszą pingwiny, co chwilę wyskakiwały i mnie tam strachały. Oczywiście raz mnie zaatakowały psy. Te ogary, tak. Tu jak widzicie, królowa pająków znowu powstała. Tu właściwie pozbyłem się już wszystkich kamieni, prawie jakie były na tej mapie. Jeszcze nie wszystkie, no ale większość. Proszę, mam aż 13 złota z tych kamieni. W Chesterze wszystko jest, widzicie, dwa jajka Talbirda. Jest kamienia, prawie dwa całe staki. Mam trochę pajęczyny, także udany wypad. Ale jeszcze pójdziemy dalej na dół. Co tu mi się mapa obróciła? Tak, obróciło mi się. I zniszczymy te domki świń, żeby sobie je po prostu jakby zbudować u siebie w obozie. Tych pańczaków znowu tu powstało mnóstwo. I tak, po drodze widzicie, znowu mam kolejne maczugi, bo tutaj była znowu wojna. Pająki kontra, kurczę, Chester, chodź, nie zostawaj tam z tyłu, kontra macki. Chester! Kurde, nie zatrzymuj się, bo zginiesz z tymi durnymi pańkami, no. To musiał cię obronić. Ataka! Jeszcze mi się przyciski na koniec pomyliły, no. Cholera jasna. Dobra. Głupie pająki. No, ale giną łatwo, okej. Okay. Dobra, zmieniamy, bo zaraz będę marzł. Kurczę, chyba trochę za głośno te słuchawki. Okej. Okay. Jedzmy coś, bo z jedzenia też się wypstrykałem. Dobra, no i to już nam powinno starczyć do końca wyprawy w sumie. Jak z naszą poczytalnością. No to tego grzyba sobie zwieźmiemy. No dobra, świnka, niestety, wybacz. Niszczymy ci chatę, nie wiem czy tam wyjdziesz stąd czy nie. No, zostałaś bez niczego. Kurczę, to z tych. O nie, to są dwie. No i świnia teraz, nie wiem, zgłupieje chyba. Trudno. Nie będziemy chyba nad tym ubolewać, jak to sobie poradzi. Chyba, że się będzie biła. No, tu nie idziemy, bo Chester tam. Chester! Chodź. Świnia bije. Jest, tak. Killem. Pomożemy świni? Zostawić Chestera, gnojki. Tak to jest, jak się ktoś kogoś nie słucha. Nie, żonka. Ja się często żony nie słucham, ona mnie tak leje, ale jakoś przeżywam te starcia. Wiecie, chłop się kobiecie nie daje, nie? Dobra, Chester, chodź, bo znowu cię dopadną. Gdzie tam zostajesz? Kurczę, z tyłu. Hycaj, hycaj. Gdzie są jeszcze te domki prosiaczków? Tu są. To gnamy na dół. Gnamy na dół, czy coś jeszcze chciałem chyba osiągnąć. Kolejna świnka zostanie bez domku. Trudno. Wyłaź stamtąd. I tak tutaj w sumie nic nie robicie. No tak, skórze bym zapomniał. Cztery. Już myślałem, że mamy tylko jedną skórę z domku świń. Ale wiecie, niszczymy jeden domek. W sumie dwa domki zniszczymy, żeby stworzyć jeden. To taka trochę lipa, no ale cóż. Może im ognisko rozpalę. Żeby się zeszły do światła. O. One się boją, to niech mają. Biedne pigi. Okej. Okay. Jest wszystko pozbierane, jest. Czy coś jeszcze? Niestety nie mam mięsa, żeby was tutaj oswoić. Tu jeszcze na dole w sumie nie byliśmy. Dobra, nie przejdziemy się, bo jest już noc. Poszły spać.
Aha, jeszcze sobie zaatakują pająka, no. Całkiem spoko. I teraz się z nim bij. Możesz go zaatakować. Kto wygra? Kto wygra, kto będzie lepszy? O, już pająk nie ma szans. No i nie miał szans jeszcze. Ładnie mi tu dropem pańczynę. Jak gram Weberem, to no nie chcą za cholery zrobić pańczyny, no. Dobra. I powiem wam, nie ma świetlików. No nie ma świetlików, no. Ta dynia to mam. No, co jest, co jest? Czy ja widzę? Są świetliki. Dobra, pędzimy. Catch. Super, mamy jednego świetlika. Tak, jakbym chodził i to bym wymarnował pewnie więcej światła w tym kasku, niż warte są tego świetliki, ale tutaj widzę, kolejny jest. Nie to! Świetliki łatwo. A skąd ten pies tu? Chester, uciekamy szybko. Kurde. Psina mnie goni. Pomóżcie. Do cholery. Kill him. Kurde, ale mi grasz na nerwach, kupi. Give. Na pewno tam jest, też znowu za milkłem. Pomożemy świnicy. Czy ja zaatakowałem świnie? Okej. Tego dziadostwa to jest tyle, że po prostu szok. Chester, czy ty śpisz, czy mi się tylko wydaje? Dobra, zbieramy to, bo zimno. Chodź. Te się zaraz nażarł na tego mięsa, to się pozmieniałem w wilkołaki. Się robi tak niebezpiecznie, że szok. I skąd on tu przylazł? Na pewno gdzieś jest to ten mors. No bo skąd sam pies? Nie ma. A, jedna świnka, kompadre. Jest! Wow! Kurde, nie jestem przygotowany na takie starcie. A ten jeszcze mi tu wali do mnie, no. O nie! Dobra, bo mi tu... Ten pajac mnie tu zaraz zabije, no. Wali do mnie jak... Czy on za mną biegnie? Nawet go nie widać na mapie. Gdzie on tam jest? Nie ma... Jeszcze go nie odkryłem, on gdzieś tam łazi. 23 stopnie. Tyle życia, tyle. Aha, świetnie, bo królowa ta znowu powstała. No, coraz lepiej. A Chester, jakie ma HP? Nie wiadomo. Jest ten tutaj ze swoim synalkiem. Dobra, Chester, chodź. O, może się będą bili. Biją się? Pewnie, że się biją. To go załatwię teraz. Teraz go załatwię. No, lej go, głupcze. A, świetnie. Mamy nawet jego myckę, no cudownie. No nie mam gdzie jej włożyć. Hit. Dobra, już mam. Wszystko jest już załatwione. I tu jest jego chawira. Czy jego chawirka możemy zniszczyć? Nie, nie możemy, o kurde. Co? Tutaj wpadł? Aha, no, to nie zauważyłem, że syn się ukrył przed nami. No, niech se siedzi. Może dojrzeje, będzie jak ojciec. Frajerem. Dobra, ja mogę zrobić sobie miejsce przecież tutaj w ekwipunku. Coś dać Chesterkowi. Powiem wam tak, 33 stopnie. Co nam daje ta czapa tego tutaj głupka? Nie wiem. Tamo Shanter. Pierwszy raz mam jego czapę, to może załóżmy. Patrz, jak fajnie wyglądam. Pierwszy raz mam jego czapę, po prostu wyglądam jak szkot, czy nie wiem kto. Nie wiem, czy ona nas grzeje. Kurczę, bym musiał sprawdzić jej właściwości. Okej. Okay. A, ona wzrasta nam ten, poczytalność dzięki niej. Super. I możemy sobie ją naprawiać pewnie dzięki temu szydełkowi tam. Okej, okay, fajnie, mamy jeden ten, blow dart. Dobra, czyli widzicie, kurczę, misja po prostu tak udana, że szok.
I tu jeszcze jest ta właśnie królowa pająków, bestia jedna. No nic, dobra. Śmigajmy, może się przenieść. Nie wiem, gdzie to nas przerzuci. Może jeszcze marchewkę na wszelki. Mam nadzieję, że Chester pójdzie za nami. Powinien w sumie. Przeniesiemy się po prostu przez ten wiecie, teleport. I zobaczymy, gdzie to nas wyrzuci, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Znowu trochę mapy żeśmy zwiedzili. Tutaj jeszcze jest dużo do odkrycia, no ale już okej, już trzeba się wyładować, bo jak to się straci, no to kicha. Aha, i co chciałem powiedzieć? Zaraz wam powiem, jak tylko wskoczymy w tą dziurę. Żarło nas. I gdzie jesteśmy? O, super. Uświń. Elegancio. Elegancio, muszę powiedzieć wam. A, tu jeszcze jest jedna świnka, to tutaj też się przejdziemy. Tu zniszczymy te świnki, tu jest jakiś obóz, ale to niech sobie są. Tu tych świnki tam, no poginą, no ale trudno, to zaraz wybudujemy u nas w obozie kolejne dwa domy świnek. Także na plus. Znowu. Poczytalność nam ładnie rośnie. Czemu nam rosła bardziej? Aha, bo byliśmy przy ognisku, dlatego. Dobra, tam jeszcze szydełko powinienem mieć. Czy szybko się niszczy? Nie, no dobra, nawet elegancja. I teraz tak się zastanawiam, czy warto szydełkiem naprawiać czapkę, czy lepiej stworzyć nową. I wychodzi, że szydełko jest droższe niż ta czapka. Do stworzenia oczywiście. Czyli wychodziłoby na to, że lepiej sobie tworzyć za każdym razem czapkę niż szydełko, no ale... Cóż tam. Dobra, zaraz rozpalimy ognicho. O, widzicie, tu już uporządkowałem, bo znalazłem kamienie wcześniej, jeszcze miałem w ekwipunku. Także już przeniosłem Alchemy Engine i stwierdziłem, że Science Machine jest zbędny. Przeniósłbym też ten prysty cylindrator, ale niestety on jest, jak powiedzieć, droższy w kosztach. Mam 4 króliki, no mógłbym złapać deski, no i cylinder. Nie wiem, czy cylinder uzyskam. Pewnie bym cylinder uzyskał. Top hat znaczy się. No mówię cylinder. No, co to? No ale na razie go nie przenoszę. No może później. Może go zaraz zniszczymy, zobaczymy w sumie, co tam. I teraz tak, co chciałem właśnie mówić, zanim wskoczyłem. O kurczę, tu się wszystko psuje. Tu się wszystko psuje. Musimy szybko pogotować coś. Nie mam żadnego mięsa. Samo zdechłe. Znaczy to niedobre. Chester, żebyś ty mi się tam nie sfajczył. Oczywiście ktoś tam krzyczy za drzwiami. Chester, czyli ciebie zostawię w sumie tutaj. Prasz się. To się popsuło. Cukierki się kurne popsuły. Musimy zrobić nowe, żeby tamte naprawić. Co to z tego wyjdzie? Ciekaw jestem. Cukierek, okej. Dobry to. Tu damy to, co wyszło. Dobra, niech się robi. To jeszcze jest, da się odratować. Tylko tako. Grzybki też możemy w sumie upiec. Szkoda ich, już trudno. Co teraz tak? Ciuchy. Powinno być szydełko, jest. O, nawet dwa są. No to się zszydłuj. Co, aż 20? Kurde. Myślałem, że to więcej zajmuje, ale okej. Dobra. Mamy polepszone, gitara. Co teraz? To oczywiście odłożymy. To sobie zjemy. To tu. To tu. To tu. I co wychodzi nam? No wychodzi to, co chciałem. Tak. O to właśnie mi chodziło. To jeszcze raz zrobimy z tym samym tutaj. A tu damy jeszcze raz cukierki. Cyk. Aha, tylko nie mam tych. Dobra, ale powinno wyjść z tym chyba. Miodek, miodek. Miodku nie mam.
Jodek. Co wyjdzie? Wyszło to, super. Tutaj sukierasy. Sukierasy. Mam nadzieję, że się nie nudzicie, jak ja gotuję. Ale to powinno być ciekawe w sumie, nie? Dobra jest. Dobra nasza. Jeszcze jeden motyl został. Czyli cyk. I cyk, cyk, cyk. Świetnie. Cudownie. I cukierasy się już poprawiły. To też mi się podoba. Czapeczkę może na razie zostawimy. Założymy dom. Tak, nagnałem jeszcze tego kolejnego elefanciora, czyli mamy już cztery i tu chciałem zrobić taką zagrodę. Teraz się zastanawiam, czy zrobić ją tutaj przez to i to po prostu będzie dla nich zagroda, czy zamknąć je. Zrobić na przykład tu, cyk, taki mały kwadrat i tu je trzymać, ale myślę, że najpierw zrobię tu chyba. Pociągnę murek i tyle. I tak to po prostu będzie wyglądało. Jeszcze zrobimy jednego cukierasa. Nie, nie zrobimy już więcej cukierasów. I tak mam za dużo tego, wam powiem. Może zjedz sobie po prostu miotku, Wilsonie. Teraz mamy tych, kurczę, przepyszności. 20 życia aż to leczy. To jest dobre. 30, kurde, w sumie te miodowe. No ale tam potrzeba mięsa. A tu mięsa nie potrzebujemy. Teraz tak. I teraz tak. Tu jeszcze była dynia. Jest i ona. I teraz do Science Machine. Chyba to można Science Machine. Jest, zrobimy latern. Świetnie. Teraz bierzemy, ile mam patyków? 30. Chyba wystarczająco będzie. Cyk, cyk, cyk. Presy cylindrator, tak jest. Gdzie on jest? Tutaj. Hello, my friend. Kurczę, mamy kumpla. Pumpkin Lorda. Zżarło mi to aż 30 patyczaków, no ale cóż. Jest to jest. Blow darty. Blow darty położymy tutaj do broni. Może tu. Te też tutaj odłożymy. No odłóż. W sumie może jedną dzidę damy mu. Masz, gościu. Może też go odziejemy w ciuchy. Jemu ani zimno, ani ciepło, także... Chodź tu, głupku. Chodź tutaj. Pumpkin Lord. Aha, zapomniałem. Sorry, wybacz. Mój błąd. Mój błąd, przepraszam. On nie nosi żadnej czapki. Czyli to, co ma na sobie teraz, to powinno mu w zupełności wystarczyć. Mamy, tak, świetliki jeszcze mamy. Super, mamy to, 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 to. Tu nie. Tu świetliki, okej. Okej. To jeszcze wyładujmy, co ma nasz Chester. Tak. Kamień. Cyk. To na razie sobie zostawmy może. 40 tego, 40 tego. To tu jeszcze, o kurczę. Tu jeszcze damy krzemień. Bo tu się nie zmieści. Tu damy to. Tu zwierzyny. Dobra, to niech jest sobie tak. Kurde. Tu. Aha, jeszcze bym musiał złapać. Pumpkin Lord, bo mi wadzisz tu. I teraz tych lekarstw też mógłbym sobie narobić. Ale lekarstwa gdzieś jeszcze tu były. Czemu we węglu? Podnieś, nie wygłupiaj się. O! To tu do góry włożymy, okej. Okej, okej, okej. Aha, jeszcze złota nie okryłem. Patrzcie, ile mamy tego złota. Tego złota to jest łen. 34 aż sztuki. Super. Dobra. To zaraz niech wygaśnie, to rozpalimy na nowo. I teraz tak. Mamy pigi, pigi, pigi.
pigi, pigi, pigi. Nowe cztery deski, cztery. Ten to możemy dwa domki sobie stworzyć. Kupa nam wadzi. Niech sobie tu stoi. Jeszcze jeden. O kurczę, trochę nierówno nam to wyszło. Cholera. Ale nic. Są. Mamy ładne trzy domki. Chodź no tu, Pumpkin Lordzie. No fajne jest, bo nie szeleści. Nie hałasuje. A później będziemy mogli stworzyć sobie tutaj tych obrońców, ale do tego właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, potrzebujemy, wiecie. Wiecie co? Nie, nie zmieniaj mi tego, proszę. Przekładni. Tak jest, dokładnie. Dobrze wiedzieliście, dobrze zgadliście. Gdzie one były? Tu gdzieś. O kurczę. O kurczę. Ja nie mam w ogóle przekładni. To jest problem. No przecież miałem. Jest, 5. 5, potrzebujemy 6. Czyli to było w ostatnim odcinku. Niestety nie zdobyłem więcej. No to nic. Damy jakoś radę. Dobra, coś zjedzmy. Może to. Okej, okay, świetnie. I co teraz, moi drodzy? Co teraz? Teraz kamienia jeszcze nie ułożyłem. Za to weźmiemy sobie murek. Ze zwierzyny jeszcze nie ułożyłem. Tak, skóry. Tu jeszcze jest kamień. No nie wierzę. Jeszcze tu jest kamień. Jak to się mi przyniosło, że się nie przyniosło? Okej, okay, aha. Co ty jeszcze czesterze w sobie masz? Jajka. Czy hodować? No, później się nim martwić. Przyjdą tamte zbiry i tak mi go zabiją i tak. Trawy nie mam nic. Właśnie. Tutaj fajnie to już wygląda. Jeszcze to poszerzymy, tylko więcej trawy będę potrzebował. I teraz tak. No nie, no na razie chyba zagrodzę tak jak mówiłem. Chociaż zaraz zobaczę, jaka to jest odległość. Jak to będzie za daleko, to może jednak nie. Może tu po prostu odetnę. Chociaż. Nie obracaj mapy, tylko idź. Chodź, Pumpkin Lordzie. Niestety nie mogę mu rozkazać, żeby sobie gdzieś tam został i stał. No ale to nic. Tak, jeszcze gdzieś tu było wejście do jaskini. Jest. Jeszcze musimy iść po Merlinga, nie? Ale to już zrobimy raczej w... Wow, ale tu jest las. W kolejnym odcinku właśnie chyba udamy się... Tak, bo tam jest pełno przekładni i zobaczymy, czy tam będzie przejście. To tam sobie załatwimy przekładnie właśnie w tym. Wy. Dobra, może ustawmy. Pierwszy murek. Teraz tak, czy przejdę tędy? No przeszedłem, to jak? Dlaczego się nie chcesz ustawić tak, żeby mnie nie denerwować? Jak to chce iść? Kurde, ci wam powiem, że... No nie, nie reperuj. Postaw nowy. Dobra, w sumie ja tu będę miał przejście, o. Tylko kurczę, z kolei chciałem z drugiej strony, ale nic. A ten tu czego? Ktoś mi może powiedzieć? Cenę. Aha, ja nie mam broni. Atakuj! Patrzcie, on za jednym strzałem mnie zabił. Ja to zresztą też. I teraz tak. Zobaczmy, gdzie to będę musiał iść. Jednego zimowego tutaj mamy. No kurde, trochę tego potrzeba. O kurde. Gdzie ja tu dojdę? Tu aż. Jakbym stąd szedł. No właśnie nie wiem teraz, czy lepiej ich tu nie zamknąć. No nie, no to też będę musiał trochę potrzebować. Będę musiał potrzebować, też będę potrzebował trochę tego kamienia. No i wtedy mnie by mogły przeatakować wszystkie? Nie wiem właśnie. Jak już tu zacząłem budować, to może tu. Dobra, pociągniemy, zobaczymy. Nie repier.
jako buduj. Dobra, jakoś nam to idzie. Dobra, moi drodzy, to tak to będę budował. Mamy 25 minut odcinka. Nie będę was tym oczywiście przynudzał. Jeżeli odcinek wam się podobał, dlaczego nikt mi nie krzyczy, że marnuje sobie światło? Ja pierdzielę, tylko 10%. Kurde. No właśnie, mój błąd. Dobrze, no to jeżeli odcinek wam się podobał, lajkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zlecimy na rekord. Mamy już 170 dzień, powoli zbliżamy się do 200. Myślę, że jakiś 180 pewnie będzie, jak nagram kolejny odcinek, no bo tutaj to trzeba będzie ogarnąć. Jeszcze raz planuję to jakoś, zobaczę. Najpierw się może tak tu ogrodzę, później jakoś zagrodzę inaczej, bo może no to będą miały za dużo miejsca. Albo niech sobie mają więcej, co mi tam. Szkoda, że nie ma fur tego. Szkoda właśnie, że nie pomyśleli, żeby zrobić drzwi, prawda? Bo gdyby były drzwi w murze, no to zawsze mógłbym sobie zrobić mur, otworzyć, wpuścić na przykład, czy samemu wejść, wpuścić elefanty i tak dalej. A jak będę chciał naganiać kolejne, to co? Nie będę musiał niszczyć mur? No nie wiem. Dobra, w każdym razie do zobaczyska, trzymajcie się, cześć, miłego.